Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z BeamNG Drive. I dzisiaj, słuchajcie, będziemy przejeżdżać przez mosty. Będziemy przejeżdżać przez dwa mosty i będziemy próbowali te mosty obciążyć. Jeden oczywiście jest tutaj, a drugi stworzyłem ja. Sam z siebie, słuchajcie, stworzyłem most, to ten most, jak coś, ale to nie jest zwykły most, ponieważ tutaj jest jakieś 12 mostów i stwierdziłem, że zrobimy coś takiego, że będziemy wjeżdżać autami tutaj, później tutaj i zobaczymy, który jest wytrzymalszy. Chociaż tak patrząc z tej strony, to wątpię, że mój wygra. Mamy malucha, który jest najlżejszy. Mamy BMW, które nie wiem, ma tam 1500 kilo, 1800 kilo. Mamy demona, który waży jakieś 2000. Ten samochód waży 2200. Ten waży 2600. Karetka waży 3,5 tony. Dom też tu wstawiłem. Dom nie wiem ile waży, ale waży pewnie więcej niż karetka. No i mamy na końcu ciężarówkę, która już waży naprawdę dużo. I później dam też wywrotkę, ale wywrotka powoduje koszmarny ból uszu, dlatego jeszcze jej nie wstawiłem. Znaczy, szczerze, możemy zacząć od mojego mostu, tak? Bo jak wiadomo, taki zwykły most nie przejmie się czymś takim jak maluch. Dlatego wjedziemy najpierw tutaj maluchem, proszę bardzo. Nie wiem czemu mam 30 FPS-ów i czemu wybuchła opona od malucha. Czy to przez to, że mosty siebie same zgniatają? Mam nadzieję, że nie. Ale bez kitu opony nam urwał. Dobrze, proszę bardzo, maluch tu stoi. Idę po kolejny samochód. Okej, proszę bardzo, wjeżdżamy tutaj. Proszę, 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 nie wybuchnij. Jezus, czemu mam 17 FPS-ów? Czemu ten most powoduje, że mój komputer chce wybuchnąć? Muszę zwalniać specjalnie czas, żeby dało się to oglądać. Lecimy po kolejny samochód. Proszę bardzo, wjeżdżamy na most. Ej, bez kitu, jak ten most wygra, to zostawcie dla mojego mostu lajka, bo... No to jest wspaniała architektura, słuchajcie. Nie no, już mamy 4 samochody i on się na luzie trzyma. Teraz czas na coś cięższego. Okej. Nie no, ten most jest teraz znacznie bardziej wytrzymalszy niż normalnie. Jak ja tu przyjadę karetką i ciężarówką, to będę z niego dumny. W ogóle nasz most się przegina w lewą stronę już. Ogólnie nie pytajcie, jak ja tu domem przyjechałem. To jest mniejsza. Nie, spadają samochody! Nie, proszę, stój! Jakby wam to powiedzieć, mój most po prostu jest tak dobrze zbudowany, że jeżeli czuję taką potrzebę, to wyrzuca pojazdy z jego powierzchni. Czy one też spadną? No nie, no proszę zostań, proszę zostań. Co się dzieje z mostem? Most zaczął wybuchać. Nie, karetko, karetko, proszę cię, patrzcie, patrzcie. Karetka na to wjedzie bez problemu, tylko jej delikatnie pomogę. Karetka wjedzie na to bez problemu. Okej, jakoś to się trzyma. Będę go musiał później usunąć, bo to jest koszmar, co tu się dzieje. Czy ona spada? Czy ona spada? Proszę, nie spadaj. Dobrze, ale teraz trzeba wziąć dom i postawić na ten No nie, no spada karetka. I teraz, uwaga, stawiamy dom na karetce. Czy most? Tak, most by to przetrwał, ale... Czemu w ogóle ten dom ma silnik? Co jest? Bez kitu ma silnik. Proszę bardzo. Ach, nie ma już domu. Jezu, na ile on części się rozpadł w ogóle. Karetki już nie ma. Tu żadnych samochodów już praktycznie nie ma. Ten most zamiast pomagać nam tylko utrudnia. Naprawdę. Już chyba lżej byłoby spaść z tego klifu normalnie niż z tego mostu. Dobrze, ale wjedźmy na ten most profesjonalną ciężarówką. Trzyma się! Trzyma! Trzyma! Ciężarówka się nie trzyma! No nie. Tak nie miałoby. Proszę bardzo, ciężarówka się nie utrzymała. Ale bez kitu, jakby się dobrze ustawić tą ciężarówką, to myślę, że most... Myślę, że most by... Co się z nim stało? Na ile części on już się rozpadł? Ale patrzcie, maluch i BMW się trzymają. Maluch nawet nie musiał być na kołach, żeby się utrzymał. No i na koniec trzeba oczywiście sprawdzić test wywrotki.
Ja zapomniałem, że ona jest taka ogromna. Przecież ona się tu praktycznie w ogóle nie mieści. Na ten wielki most by nie wjechała. Dobrze, widzowie, ale wjeżdżamy naszą wywrotką na nasz most. Ona tu jednego koła nie mieści na tym moście. I czy most utrzyma... Dobra, na to ja liczyłem w ogóle. Maluch spada, w ogóle się nie przejął tym, cały czas prosto leci. Także nie wjeżdżajcie na most drewniany w wywrotku. I jak nie wierzycie, że ten most jest zniszczalny, proszę bardzo, mogę wam pokazać. Weźmy sobie taką grawitację, można ją oczywiście powiększyć. Jak ten most to wytrzymuje? Jest 5 razy większa grawitacja. No, maluch jeździć już nie może, więc wam nie pokażę. Zresztą możemy zrobić coś takiego, że wezmę maluszka naszego i niech on sobie na ten most po prostu spadnie. Myślałem, że się rozwali. Ale on jest serio wytrzymały. Myślę, że nawet wywrotkę da radę utrzymać. Chyba. A. Teraz maluch się zrespił w ten sposób. Czy da się zresetować ten most? Bo nie pomyślałem o tym. Także proszę bardzo, wjeżdżamy maluchem najpierw. Teraz wjeżdżamy. Kurde, serio. Teraz wjeżdżamy BM-ką, proszę bardzo. Maluch dosłownie został zniszczony kompletnie. Gdzie tu się zderzak tylko zniszczył? Proszę bardzo, teraz piszczącym demonem. Tylko, okej, stój. Dobrze, niech tak będzie. Teraz proszę bardzo jeepem. Zaraz wyjadą te samochody stąd, stój! Po prostu wiecie, ludzie sobie jadą normalnie, nie widzą, że coś się dzieje, nagle widzą, że samochody są na moście, hamują i dołączają do kolizji, która potem rodzi się w kolejną kolizję. Ej, ten most jest serio wytrzymały! Ja to wszystkim praktycznie już wjechałem, a nadal on się Okej, ciężarówka jest jednak ciężka. Ciężarówka jednak tworzy nieco większy problem. Czy ten most się utrzyma? On pęka! On pęka już całkowicie. On się dosłownie utrzymuje na tym, nie? I teraz, słuchajcie, brakuje nam tylko jednego, nazwę to pojazdem, ale jest to dom, który nie jeździ. Proszę bardzo, czy most utrzyma dom? Utrzymał dom! Ten dom się już kompletnie... Ups. Wszystkie samochody zaczęły spadać. Ale dlaczego tak nagle? Ale one się pięknie rozwalają o to. Patrzcie, nawet BMW tu spada, a most je jeszcze przygniótł bardziej. Ale mimo wszystko jestem dumny z tego, że ten most w ogóle tutaj się utrzymał jakimś cudem. Ale słuchajcie, to koniec żartów. Czas na prawdziwą potęgę, która najpierw zgniecie sobie malucha, proszę bardzo. Teraz wjeżdżamy, tak, super. Ale ona wstała bez problemu. Okej. I teraz w lewo, proszę bardzo. Wjeżdżamy, jakkolwiek to wygląda, na most, który... No nie, no nic nie utrzyma tej wywrotki. Nie ma po prostu szans, żeby dało się ją utrzymać. No patrzcie, nawet wspomaganie tutaj się wygięło kompletnie. Czekajcie, my teraz możemy zrobić wyskocznię z tego mostu. Patrzcie, proszę bardzo, cyk. Czy teraz można to przeskoczyć? Poczekajcie, czy można to przeskoczyć? Oczywiście, że można to przeskoczyć kompletnie. Tylko samochód nie działa. Dobrze, widzowie, ale spróbujmy przeskoczyć most tą ciężarówką. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, ale warto spróbować. Jedziemy 80 na godzinę. Nie wiem, czy to jest wystarczająco szczerze. I tu wyskocznia jest dość krzywa, ale to nieważne. Spróbujmy mimo wszystko przeskoczyć ten most. No nie, no prawie. Znaczy, teoretycznie przeskoczyliśmy dziurę, co nie? Nie spadliśmy mimo wszystko. Słuchajcie, widzowie, stworzyłem coś chorego. Otóż stwierdziłem, że dobrym planem będzie stworzenie paru blokad, co nie? Paru blokad. Tak, wiem, że przesadziłem. Mogę tak cały czas lecieć. Ich jest jakieś 540. I my będziemy musieli
się przez nie przebić. Nie wiem jak, ale będziemy się musieli przez nie przebić. Potrzebujemy bardzo szybkiego samochodu, nie takiego. Niech będzie to BMW i teraz musimy się na maksa rozpędzić. Proszę bardzo, jedziemy. Ciekawe jaką ma maksymalną prędkość ten samochód, bo to jest... Czy ja serio go nie opanowałem? Dobrze, teraz postaram się jechać w miarę prosto, bo on cały czas buksuje. Czemu silnik wybuchł? Czemu silnik wybuchł? O co chodzi? Czemu silnik wybuchł? To jednak trzeba jechać na komfort, a nie na super sport. Super sport był złym pomysłem. Jedziemy normalnie. Te BMW jest zepsute jak coś, bo wybucha. Nie wiem o co z nim chodzi, ale coś jest nie tak. Słuchajcie, jedziemy po prostu tym mega szybkim, chorym autem, co ma 1200 koni i przebijamy się przez to. Patrzcie, na luzie. Uwaga, uwaga, ja już zwalniam czas, bo tego jest tak dużo. Tego jest tak dużo. Ej, ja myślałem, że to będzie łatwiejsze do przebicia się. Przecież my się przebiliśmy przez jakieś 5 i to nas wywaliło do góry. Jak my mamy się przez to przebić? Jak zwykle przesadziłem. Dobrze, pobrałem dość specyficzny samochód. Jaki on jest ogromny! Co jest? Co to za ludzik z pistoletem? Czemu on jest taki wielki? Jak ja mam nim jechać? Przecież kamera się nie mieści. Ale dobra, jedziemy, bo on jest ponoć szybki. Proszę bardzo. Nie no, jak on jest taki wielki, to on się przebije przez to. Musi się przez to przebić. Zniknął. Fajnie, że samochód, który tak chwaliłem, nawet tam nie dojechał, nie? I musimy używać autobusu z silnikami odrzutowymi. Proszę bardzo, 400 km na godzinę. Przebijamy się przez to, widzowie, przebijamy się. Musimy się przez to... O, jak to leci dobrze! Tylko... No nie, no czemu znowu odlatujemy? Czemu znowu odlatujemy? Ale to nas mimo wszystko nie zatrzymało. Przelecieliśmy znacznie dalej, ale zobaczcie, ile tego się rozwaliło. Także, jeżeli widzicie na przykład taką tabliczkę, to skręcajcie w prawo, nie próbujcie się wbić, bo to nie skończy się. Najlepiej nawet jak macie autobus odrzutowy. Dobrze, może taki autobus z pługiem z przodu wytrzyma coś takiego. Proszę bardzo, mam nadzieję, że ten pług jakkolwiek pomoże temu autobusowi, tylko on skręca i to nie wróży zbyt dobrze. Czemu on driftuje? Czemu on driftuje? Nawet coś takiego nie dało rady. Wiecie, że my się rozwalamy na jakieś 40, a jeszcze jest 460? Dobrze, widzowie, proszę bardzo. Uwaga, widzowie, najszybszy samochód. Spróbuję trafić w ogóle w to, bo będzie mega ciężko. No przestań się trzęść. Przestań się trzęść. No, no. Fajnie, że trafiłem w jakieś 4, nie? To jest duży problem. Jeszcze wy... Co się stało? Czy jakaś supernowa się utworzyła? Pobiliśmy prędkość światła, widzowie. Gra mi się skraszowała. Ej, bez kitu, ten dom ma silnik. I to jakiś porządny silnik tam siedzi. O co chodzi? Dobrze, nieważne, nadjeżdżamy. Aj, słuchajcie, nie chce mi się znowu stawiać 500 barierek, ale myślę, że jakbym jechał wywrotką prosto w nie, to by ona dała radę. Ale jeszcze mnie ciekawi wjechanie w ten domek, ponieważ ten dom jest serio wytrzymały. I co jakbym jechał właśnie jakieś 350 kilometrów na godzinę? Ale on się fajnie rozpadł. Tylko on ma tyle części, że to aż dziwne jest, że mi komputer nie wytrzymuje. Ale teoretycznie demon się przebił. I ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobał, zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam. Pa, pa.